Witajcie, kochani. Ja dzisiaj z takim tematem trochę rzekłbym natury organizacyjnej pytacie, co będzie w setnym odcinku organowego kwadransa. No to będzie taka mała zagadka dla Was. Kto pierwszy wytypuje, co będzie w setnym odcinku, otrzyma ode mnie płytę z muzyką organową. Ale chciałbym wpierw powiedzieć, że tak naprawdę to świętowanie setnego odcinka organowego kwadransa. Już się rozpoczęło, bo ten odcinek z pogóża de facto nie był 99, choć tak jest opisany, tylko w sumie był odcinkiem setnym. Już tłumaczę, jak pamiętacie, nagrywanie i w ogóle ten temat, ten projekt pod tytułem Organowe kwadranse rozpoczął się w pandemii w 2020 roku w marcu. I po 74 odcinkach nagrywanych z dnia na dzień, codziennie, po prostu zrobiłem sobie przerwę. Później myślałem, że już nie będę do tego projektu wracał, acz nagrałem taki odcinek bardzo fajny na zaproszenie Macieja Leśniaka, bielskiego organisty, na zaproszenie Maćka. Nagrałem odcinek z kościoła pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy w Bielsku. Przy czym dopiero po jakimś czasie stwierdziłem, że tak naprawdę można byłoby dalej kontynuować organowe kwadranse, ale wówczas miałem już nagrany o 75. odcinek z Poznania, więc Potem 76. i tak dalej, i tak dalej. I po jakimś czasie dopiero wróciłem do tego tematu, że przecież nie ponumerowałem tego odcinka z Bielska. W związku z czym ten odcinek jest w organowych kwadransach, jak wejdziecie w ten folder, tylko że on jest nazwany tak trochę dowcipnie przeze mnie jako odcinek 74 i 12. <grym> tak więc, troszkę tutaj słów wyjaśnienia: de facto, ten setny odcinek był z Pogórza, ale ten taki setny narysowany jako 100, napisany jako setny, będzie oczywiście 27 października o godzinie 21 na kanale na YouTubie. No i osoba, która. Pierwsza zgadnie i dobrze wytypuje skąd ten odcinek będzie. Otrzyma ode mnie mm, płytę z muzyką organową. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.